owoce i służy dobrze promocji ziemi mazowieckiej. Życzę Państwu wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności oraz nowych, twórczych pomysłów wzbogacających dorobek województwa mazowieckiego. Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Proszę Państwa, chciałbym teraz zaprosić na scenę gospodarza dzisiejszego wieczoru, marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Strusika. Szanowni Państwo, 12 lat samorządu województwa mazowieckiego, a dzisiaj 11. edycja Nagród Marszałka. Od samego początku ta nagroda była pomyślana jako element uznania dla tych wszystkich, którzy twórczo wpływają na zmianę naszego nowego regionu. Bo przecież ten region powstał tak niedawno. Powstał ze scalenia siedmiu części albo całości byłych małych województw. Połączyły się różne kultury. Turpie, Podlasie, rdzenne Mazowsze, część ziemi dawnej sandomierskiej, obecnie ziemia radomska. I to wszystko stanowi dzisiaj wielkie bogactwo. Ponad 5 200 000 obywateli. Wszystkich tych ludzi, którzy codzienną twórczą pracą powodują, że wzbogacamy nasz region. Że rozwijamy go w sensie gospodarczym, w sensie społecznym, w sensie kulturalnym. Że możemy być dumni z osiągnięć i dokonań. Bardzo wielu z tych ludzi to osoby na co dzień bardzo skromne. Często pozostające zupełnie w cieniu innych wielkich gwiazd estrady czy wielkich tuzów literatury. To często osoby, które pracują w swoich małych środowiskach, w swoich małych ojczyznach. Często regionaliści, ci, którzy dzięki swojej intensywnej pracy potrafią ocalić od zapomnienia swoje małe miasteczka, swoje małe ojczyzny. Reszta wśród tych ludzi to również animatorzy kultury, ale również działacze gospodarczy. Jednym słowem, to co dzisiaj nazywa się tak bardzo technokratycznie kapitałem ludzkim. A myślę, że to wszystko jest naszą największą wartością i radością. I dzisiaj będziemy świadkami wręczenia im po raz kolejny nagród. To grono się powiększa. Ale dzisiaj, tak jak już Państwo usłyszeli z listu pana prezydenta i zapowiedzi pana konferansjera, będą też ludzie, którym się należą szczególne podziękowania. Bo ten rok 2010 był dla Mazowsza trudny. Powódź, która nawiedziła zwłaszcza ten powiat, powiat płocki, ale przecież też kilka innych powiatów, spowodowała, że najpierw cała wielka rzesza strażaków, policjantów, żołnierzy, wolontariuszy, ale też samorządowców, urzędników państwowych musiała nieść pomoc. Później, kiedy trzeba było ludziom dostarczyć żywność, ubranie, odzież, pasze dla zwierząt, też bardzo wielu odnalazło się natychmiast w tej chwili. Byli to ludzie nie tylko z Mazowsza, byli to ludzie z całej Polski. Dzisiaj podziękujemy tylko nielicznym z nich. Proszę Państwa, wśród tych nagrodzonych będą też przedstawiciele samorządu, których z różnych względów nie mogliśmy uhonorować kilkanaście dni wcześniej. Ja w imieniu zarządu województwa, w imieniu całego sejmiku, który miał dzisiaj ostatnie swoje posiedzenie w tej kadencji, trzeciej kadencji, chciałem powiedzieć jedno piękne
staropolskie słowo, a właściwie dwa. Dziękuję dobrodzieju. Dziękuję wszystkim, którzy dobrze robią, dobrze czynią. Dziękuję tym wszystkim dobrodziejom. Bądźcie pewni, bądźcie konsekwentni w swoich działaniach, w swojej pracy, w swoim poświęceniu. Mazowsze jest tego warte. Nasze piękne, ukochane Mazowsze. Dziękuję bardzo. Ludzie na Mazowszu są pracowici, ale jednej pracy postanowiłem panu dzisiaj oszczędzić, mianowicie zbyt częstego wchodzenia na scenę i schodzenia ze sceny. Dlatego proszę, żeby jeszcze przez chwilę... Bardzo miło. Dlatego proszę, żeby pan pozostał w ramach rekompensaty, ale jak sądzę, przyjemności, bo stanowią panowie od lat zgrany duet, szczególnie na scenie w tym dniu, tak ważnym dla nagradzanych. Zapraszam jeszcze tutaj na scenę do nas pana Roberta Soszyńskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. A duet ten, proszę państwa, jest nam potrzebny w pewnej bardzo istotnej sprawie. Otóż organizatorem konkursu, który odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa mazowieckiego, jest samorząd województwa. Ogromna liczba prac nadesłanych na konkurs świadczy o tym, że Mazowsze to nie jest tylko bardzo fotogeniczny temat. Kto widział obrys województwa na mapie, wie, że to naprawdę fotogeniczne województwo. Ale przede wszystkim region faktycznie bliski sercu jego mieszkańców. Proszę państwa, do tegorocznej piątej edycji konkursu zgłosiło się około 900 uczestników z całego Mazowsza. Nagrody były przydzielane w dwóch kategoriach: architektura i krajobraz. Jury nie miało łatwego wyboru, zresztą nigdy nie miało od początku trwania tego konkursu. Ostatecznie poza regulaminowymi nagrodami jury postanowiło przyznać również dwa wyróżnienia. I oto teraz nadszedł moment, w którym nagrodzeni, którzy starali się zrobić najpiękniejsze prace, będą przyjmować pochwały od gospodarzy i liczyć na państwa duże brawa. A zatem w kategorii architektura nagrody otrzymują za miejsce trzecie 1500 zł Zbigniew Nowak za zdjęcie architektura we mgle. Jeśli jest z nami pan Zbigniew, bardzo proszę. Miejsce drugie na podium i nagroda w wysokości 2000 zł za zdjęcie zatytułowane po prostu Stadion Narodowy. Pani Zuzanna Gaj. Kolejny powód do braw, bo to czas na miejsce pierwsze i nagrodę w wysokości 3000 zł. Za zdjęcie Madeliński. Bogdan Białczak. Stawili się w komplecie. Proszę państwa, czas na kolejną kategorię. Tym razem krajobraz. Nagrody w niej otrzymują. Za trzecie miejsce. I tutaj znowu 1500 zł nagrody pieniężnej. Za zdjęcie o poranku. Radosław Pszczółkowski. Nagroda 2000 zł za zdjęcie, które nosi tytuł Błotna Palma. Joanna Radulska. Miejsce pierwsze w tym konkursie. Wysokość nagrody to 3000 zł. Tytuł zdjęcia to Fabryka Obłoków. Bogdan Białczak.
gratulacje. Proszę Państwa, jeszcze moment, bo oto czas na wyróżnienia. Wyróżnienia w konkursie otrzymują za zdjęcie pod tytułem Zygmunt Karolina Harkuła. Karolina podchodzi do mnie, nie chce się przywitać, tylko żeby powiedzieć, proszę mnie nie postawić. Proszę Państwa, drugie wyróżnienie w konkursie należy się zgodnie z opinią jurorów za zdjęcie zatytułowane Zakręcone schody Annie Gutowskiej. Szansa dla fotoreporterów, żeby jurorów, gospodarzy i nagrodzonych przede wszystkim sfotografować w tym składzie. Proszę zbliżyć się do sceny, panowie, teraz można. Oni oczywiście, podejrzewam, sami woleliby chwycić za aparat i wam zrobić zdjęcia, wiedzą Państwo, ale dzisiaj oni są gwiazdami, bo ich zdjęcia okazały się najlepsze. Moje gratulacje. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, zapraszam na mój koncert, bo to jest